Kolędo przyjmujecie? Pani Lusia, droga nasza, najpiękniejsza parafianka. Ludmiła Radzikowska. 93 lata. Bardzo dobrze słyszy. Od 5 lat słabo widzi, a teraz już oczy w ogóle odmówiły. Ale zawsze uśmiechnięta, pogodna. 2 synów, Paweł w Rosji, świętej pamięci Wasyl, 31 października rocznica. Tak, tak. 31 października był na wojnie w Afganistanie, ale nowotwór i to tak bardzo szybko go zabrał. A tutaj pani Lusia mieszka z córką, córki syn. I jest w Niemczech w tej chwili, wyjechał w związku z tą wojną. Proszę, tam jest tam. I z tego... Nie. Tutaj zaraz się pomodlimy, pani Lusia. Nie, to wziąć krzesło. Rodziców w 37 roku aresztowali ojca i rozstrzelali. Była małą dziewczynką, a starszy brat, ile był lat starszy Janek od pani? Ojca 37, a on z 17 roku. A on z 17, tak? Tak. No, to miał 20 lat, jak ojca aresztowali. Jednego wieczoru z wioski wzięli prawie wszystkich mężczyzn z katolickich domów, kiedy była ta akcja Stalina. W tym roku to tylko jednej nocy, kiedy ojca mego brali, to 22. Mężczyzny zabrali. 22 a do tego jeszcze wioski. Brali, poszli tego brali. Tak, i potem jeszcze brali i następnego wieczoru matka wynosi węzełek, troszkę sera, chleba z komory i Jankowi było już 20 lat i mówi, synu, bierz to, nie wiem gdzie, ale idź z domu, bo przyjdą dzisiaj po ciebie. Poszedł z domu. Wojna wybucha, dostaje się. Proszę, łaska Boża, jednej nocy nie zabrali z ojcem. Tak, łaska Boża, że tej samej nocy razem z ojcem tego chłopca nie wzięli. Przeżył, kończy się wojna i mówią w Berlinie, że nie macie gdzie wracać, że tam gdzieś no, ja mieszkali. Nie widzę nikogo, przepraszam, to siadajcie. To, a nie, 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 pani Lusia, nam tu dobrze, nie przeżywajcie. No jak stoję. Mówią, że nie macie do czego wracać, że został tylko popiół i zgliszcza. I oni popłynęli do Kanady, tak? No tam Anglia zajęła, on był pod francuską granicą. Pod tym, pod okupacją angielską był i tam się osiedlili. Jasio przeżył 102 lata. Zmarł ile lat temu? Bez 3 miesięcy 102 lata. Bez 3 miesięcy 102 lata. A pani Lusia o tak cichutko sobie tutaj mieszka. Pana Boga chwali. Pierwsze piątki proboszcz przyjedzie z Panem Jezusem. I tak czekamy następnego pierwszego piątku. Zawsze uśmiechnięta, pogodna. Pani Lusia z męża nazwisko Melnik, a takie, jak to się nazywa, panieńskie, rodowe, Radzikowska. Módlmy się o pokój na Ukrainie. Moje przodki wszyscy z tego. No, no. Jak? Skąd przodkowie? Polskie, jakie? A, z Lublina. Z Lublina moi. Z Lublina Radzikowscy. Tak. A no proszę. Więc rakiet padło, ale nie ma ofiar. Tej nocy? Tak. No niestety. Wczoraj gdzieś koło 12 syreny śpiewały w nocy, że jest coś tam w powietrzu niedobrego. Matka Boża Częstochowska. Tak. Bardzo proszę. I Amolczyk. Amolczyk tu stawiam koło radia. Gotowa buteleczka. Przywiozę. Przepraszam, że tak kurde. Bardzo dobrze. Pani Lusia ma wiarę wielką, więc Amol pomaga na wszelkie boleści. No, na wszelkie może nie, ale... Szczerze mówiąc, sam używam. To reklama Amolu. Lokowanie produktu. Dobrze, pani Lusia, jedziemy dalej. Pani Lusia specjalnie dla was czekoladę dał. I dwie paczki od nich na stole zostawiamy. Wymaliła, dodała
Pozdrawiam Polaku. Like. Nasza droga pani Matylda Fedorowicz z domu. Tak. Dziewocza familia. Tak. A teraz Dobrowolska. W maju 100 lat. Pogodna, czterech synów, wszyscy w świecie. A ona sobie tutaj żyje. Pana Boga chwali. 12 maja. 12 maja, 100 lat. Czterech synów. Cej dytynu trzymaj. To cej w Paryżu zaraz, tak? To jego niewistka tam, synowa. Tak, do panią. A to kto? A to też syn. To też syn. Edik. To z jakiego roku Edik narodzenia? 48. Nie, samy starszy. A 50. Володя 49. To samy starszy z kilku, z jakiego roku? 49. 49. 49. Jak tam głowa, tabletki moje troszkę pomagają, czy nie? Pomagają. Troszkę pomagają? Sława Bogu. O, babcia była młoda, młoda. O, pokaż, jak młoda. Zobaczcie, jaka dziewczyna elegancka. Tu dwie koroboczki. Jedna wasza, a druga wasza. Wid tych naszych guzi. Dziękuję. Z Polski, jakie przyjechali. Kupuję nowe pantofle i będziemy tańcować na 100 rocy urodzin. Daj Boże. My już kafe zakazali. A, no dobra.